Pan Bóg potrzebuje w swoich planach właśnie takiego znaku, który naocznie pokazywałby ludziom, dokąd wszyscy zmierzają, a wszyscy zmierzają do jedynego celu, do Pana Boga, do życia wiecznego. I my w jakiś sposób unaoczniamy to życie wieczne już tutaj na ziemi. No oczywiście słowa są piękne, w rzeczywistości jesteśmy ludźmi, tak jak wszyscy inni, nie jesteśmy aniołami, prawda? Więc musimy same walczyć o naszą świętość. Im bardziej same nasączymy się tym Panem Bogiem, wejdziemy w bliższą z Nim relację, nawiążemy bliższy kontakt, tym lepiej pokażemy Pana Boga ludziom i to, jakim On jest, sobą samymi, nasze wspólnoty, każda z nas ma być znakiem tego, jaki jest Pan Bóg, że On kocha ludzi, że On wszystko dla człowieka robi, że się dla człowieka poświęca, że oddał swoje życie na krzyżu dla człowieka. I ludzie jakoś odczytują to świadectwo, ponieważ no, szukają przy klasztorach kontemplacyjnych miejsc, gdzie mogliby właśnie tą atmosferą wieczności pooddychać, tą ciszą, skupieniem, kontaktem z Panem Bogiem. I myślę, że tutaj no, to jest dla nas zadanie, bo możemy albo pod korcem schować ten nasz charyzmat, prawda, no bo żyjemy w ukryciu za murami klauzury, najczęściej papieskiej, która jakoś ogranicza kontakt bezpośredni ze światem. Niemniej jednak no, ten kontakt duchowy jest bardzo silny. Wszystkie jakieś bóle, wszystko to, czym ludzie poza klasztorami, poza klauzurą żyją, do nas dociera, my to przeżywamy, przedstawiamy to Panu Bogu i ludzie to czują. Oprócz właśnie tego świadectwa, tej ciszy, tego spotkania z Panem Bogiem, którego u nas szukają, szukają też modlitwy, proszą nas o wstawiennictwo do Pana Boga i to coraz więcej listów, próśb, maili, każdą drogą te prośby docierają do wszystkich klasztorów kontemplacyjnych. Tak dużo jest, że no właściwie z trudem sobie z tym radzimy, no bo zdajemy sobie sprawę, że każda prośba wiąże się z jakąś ludzką czy tragedią, czy przeżyciem, prawda? Chciałybyśmy każdemu pomóc. A ludzie proszą o modlitwę, o pokutę w ich intencji, o jakieś dłuższe towarzyszenie modlitewne, czy nawet duchowe. Potrzebują czasem listu jakiegoś, czy rozmowy przez telefon, więc staramy się w ten sposób właśnie ludziom służyć. I myślę, że to jest właśnie to dawanie świadectwa, które jest ważne dla wszystkich, bo każdy człowiek, nie tylko zakonnica kontemplacyjna w klauzurze żyjąca, w jakiś sposób promieniuje Bogiem, ale każdy człowiek, który Boga doświadczył, który wszedł w kontakt z Bogiem, potem tym Bogiem promieniuje. I to jest właśnie to, co jest potrzebne w ogóle każdej ewangelizacji, nie tylko nowej.